Dzień dobry, dzień dobry. Dziś, słuchajcie, chciałabym poruszyć temat pomocy drogowej, lawety, autolawety i tego, czy do tego typu działalności i usług potrzebujecie jakichś badań psychologicznych. Zapraszam. Słuchajcie, wiele usług transportu drogowego wymaga uprzednio uzyskania jakiejś koncesji, licencji czy zezwolenia. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o pomoc drogową albo jeżeli chodzi o świadczenie usług lawety czy autolawety? Klasycznie odpowiem, że to zależy. Przede wszystkim musimy rozróżnić sobie lawetę i autolawetę. Laweta to jest przyczepa transportująca samochód, natomiast autolaweta jest pojazdem z taką specjalną platformą przeznaczoną do przewożenia innych samochodów. I przede wszystkim powiedzmy sobie też, czym jest działalność polegająca na pomocy drogowej. Ona musi spełnić szereg różnych też obostrzeń zawartych w ustawach. Natomiast tak najprościej jest to przewóz w zakresie działalności polegającej na pomocy drogowej i oznacza to przewóz drogowy w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków przy użyciu pojazdu pomocy drogowej. I nie każdy przewóz pojazdu tak jakby niesprawnego będzie takim przewozem w ramach pomocy drogowej. Tutaj orzecznictwo sądowe jest dosyć takie ostre, jeżeli o to chodzi. I teraz pytanie jest, jaką kategorię prawa jazdy potrzebujecie, żeby móc świadczyć tego typu usługi? I jeszcze, jeżeli już będziecie je wykonywać w ramach przewozu, to co, jak o tym mówi ustawa o transporcie drogowym? Generalnie ustawa o transporcie drogowym mówi o tym, że do przewozów drogowych wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej stosuje się generalnie przepisy dotyczące niezarobkowego transportu drogowego, czyli tak zwanego przewozu na potrzeby własne, które nie wymagają licencji czy zezwolenia, ale wymagają posiadania odpowiedniego zaświadczenia. Generalnie, jeżeli jakby masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony, to w praktyce przy tego rodzaju działalności nie będzie konieczne żadnego rodzaju dodatkowe zezwolenia czy też badania psychologiczne, ponieważ kategoria B, jeżeli już podlega badaniom psychologicznym, to pod kątem prowadzenia pojazdu służbowego kategorii B. Może się jednak okazać, że będziecie potrzebowali kategorii B plus E do świadczenia różnych usług i to będzie wymagało od Was przede wszystkim uzyskania orzeczenia lekarskiego, żeby móc założyć profil kandydata na kierowcę do kategorii B plus E i docelowo zdania egzaminu praktycznego w ośrodku ruchu drogowego. Może się również okazać, że oprócz takiej pomocy drogowej będziecie chcieli też, nie wiem, korzystać z możliwości posiadania takiego sprzętu i zajmować się na przykład sprowadzaniem aut na sprzedaż. No i wtedy trzeba będzie na pewno wyrobić dokumenty dotyczące jakby licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Natomiast jeżeli do Waszej działalności gospodarczej będziecie potrzebowali wyższej kategorii niż B i B plus E, czyli kategorii C, no to będą Wam potrzebne badania psychologiczne. I te badania psychologiczne będziecie potrzebowali właśnie głównie pod kątem tego, żeby zrobić kategorię C, czyli uzyskać profil kandydata na kierowcę. Ja już w e-booku kiedyś opisywałam 5 kroków do uzyskania kategorii C. Zostawiam Wam link w opisie, jeżeli jesteście ciekawi, to sobie tam zerknijcie. Także badania psychologiczne i lekarskie na pewno są potrzebne do tego, żeby tą kategorię C uzyskać. Natomiast tak naprawdę to, czy będziecie dalej potrzebowali mieć jakiś zrobiony przewóz drogowy i w związku z tym mieć orzeczenie psychologiczne i lekarskie jakby z zakresu wykonywania zawodu kierowcy, będzie jakby zależne od tego, czym konkretnie będziecie się zajmować. Tu Was odsyłam do ustawy o transporcie drogowym i do pomniejszych przepisów, które warunkują jakby kwestie transportu drogowego, kwestie pomocy drogowej. Także w zależności tak naprawdę od zakresu świadczonych Waszych usług będzie to, czy będziecie potrzebowali jeszcze jakichś dodatkowych badań. Natomiast jeżeli to będzie, jeżeli do wykonywania wystarczą Wam prawo jazdy kategorii B lub B plus E przy zachowaniu wszystkich obostrzeń dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej, no to potrzebujecie odpowiednio kategorii B lub B plus E w prawie jazdy. Tak jak mówiłam, B plus E to jest orzeczenie lekarskie plus egzamin praktyczny w ośrodku ruchu drogowego. Natomiast jeżeli do usług, które chcecie świadczyć, będzie potrzebne Wam prawo jazdy kategorii C, no to musicie wykonać przede wszystkim badania psychologiczne i lekarskie do profilu kandydata na kierowcę. A jeżeli w dalszej kolejności będziecie potrzebowali zaświadczenie o tym, żeby pracować w zawodzie kierowcy, no to wtedy potrzebujecie badania psychologiczne i lekarskie z podstawą ustawy o transporcie drogowym do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam rozjaśniłam. Ja wiem, że to jest taka dosyć trudna i zawiła sytuacja, także
Dokładnie trzeba się zorientować w przepisach. Natomiast, tak jak mówiłam, badania psychologiczne dla kategorii B lub B plus E praktycznie wyłącznie występują, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu służbowego. Są to badania z zakresu medycyny pracy. Natomiast, jeżeli chodzi o kategorie wyższe, czyli kategorie C i wyższe, to na pewno potrzebujecie je po pierwsze do uzyskania profilu kandydata na kierowcę, a po drugie, w zależności od tego, czy będziecie robić przewóz na potrzeby własne, czy też nie, czy będziecie potrzebowali licencję na przewóz drogowy, no to odpowiednio też dokumenty do wykonywania zawodu kierowcy. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia.